Kiedyś sobie srałem na kiblu po kiedy zjadłem pysznego kebaba XXL z ekstra sosem i baraniną, a gdy skończyłem srać i zacząłem dupę czyścić to widziałem widok. A ten widok był sławny gwałciciel dzieci Jan Paweł II. On powiedział mi, że gdy nie uratuje Piotra Łuszcza, też znanego jako sławny magik z sławnej grupy hip-hopowej Paktofonika, i Kaliber 44, to zgwałci mnie i moje dupsko mocniej niż mój stary mnie pasem jebał. Tak się ucieszyłem, że się zestrałem i poleciałem z mojego bloku na parking i odjechałem na Katowice moim wehikułem czasu zbudowanego z polonezem. Wyjechałem około 21 lat do przeszłości 26 grudnia 2000, kilka godzin przed samobójstwem magika, i bo miałem jeszcze czas poszłem se piwko szybko wychlać i się zdrzemnąć. Budzę się później i sprawdzam czas. Kurwa, ja pierdolę, jest 6:10. Zapierdalam do poloneza, ale zauważyłem, że kluczyki zapomniałem w kiblu, a więc musiałem komuś samochód zajebać. Dotarłem do bloku, jest 6:14, już widzę jak magik planuje skoczyć. Ustawiam się pod oknem jego pokoju i dokładnie o 6:15 skoczyło. Wychodzę z samochodu moment przed on jebnął na dach samochodu. Panie magiku, wszystko dobrze? Pytam się. Jestem skoczkiem XDD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 D
na buta po mojego poloneza i spierdalam z powrotem do roku 2021. Wtedy idę do Empika i sprawdzam półkę z hip-hopem. I gdy zauważyłem przynajmniej 5 innych albumów od Paktofoniki, i że Magik dalej żył, to wiedziałem, że papież mnie dzisiaj nie wyrucha. Po mojej wizycie w Empiku zdecydowałem kupić sobie pyszne nalesniczki na obiad.